bolesna porażka. Liczę na to, że jeszcze przyjdą te lepsze dni i nie będziemy już więcej oglądać takich spotkań. Takich, czyli przegranych aż 0-4. W piątkowy wieczór Warta Poznań nie potrafiła znaleźć żadnych argumentów na rozpędzającą się z każdą minutą Wisłę Płock. Już ta pierwsza bramka, próba łapania nas wolnego przez Roberta i taka stykowa sytuacja, gol, potem tracimy jedną, drugą piłkę, przegrywamy walkę o drugą, z tego idzie kontra, dostajemy bramkę na 2-3-0, szkoda, że dostajemy też tą bramkę na 3-0 do szatni, natomiast sam obraz całego meczu wyglądał tak, że Wisła miała dużą przewagę. Skutecznością popisali się pomocnicy nawciarzy. Po dwa gole strzelili tego dnia Rafał Wolski i Dawo. Gra podopiecznych Pawła Stanio zwyczajnie cieszyła oko. Dzisiaj funkcjonowało prawie wszystko i to, co my sobie założyli przed meczem, my potrafili utrzymać do końca meczu i cieszę się, że i z bramek, ale jeszcze głównie z tego, że nie stracili bramki. Przed meczem z Wisłą szeregi Warty opuścił skrzydłowy Jason Papo, który został sprzedany do Rapidu Bukareszt. Szkoleniowy z Poznaniaków przyznał, że zamieszanie wokół tematów transferowych odcisnęło swoje piętno na postawie zespołu. Dużo było rozmów na temat, czy Jason zostanie, czy odejdzie. Wczoraj pojechał do Bukaresztu. Dzisiaj krótko przed meczem gdzieś tam wysłał informację chłopakom, że dziękuję i że będzie grał w innym klubie. Jakieś tam dodatkowe spekulacje. Myślę, że na pewno to ma wpływ, bo drużyna o tym mówi, skoro mnie o to pytają, więc mówią też między sobą. Myślę, że tą konferencją trzeba po prostu te tematy pozamykać. Po dwóch kolejkach Warta ma na swoim koncie 0 punktów i wciąż czeka na premierową bramkę w lidze. Piłkarze wierzą w szybkie przełamanie. Lepiej dostać w jednym meczu 4 niż w każdym kolejnym, w kolejnych 4 po 1-0, więc mam nadzieję, że to będzie taka jednorazowa klęska, po której szybko się podniesiemy. Na przeciwległym biegunie znajduje się Wisła. Podszczanie podchodzą do dobrych wyników z chłodną głową. To, że mamy 6 punktów teraz po pierwszych kolejkach, to jest fajne, ale z perspektywy całego sezonu to absolutnie nic nie znaczy. Także musimy każdym jednym meczem udowadniać wszystkim, że nam zależy. W następnej kolejce Warta zmierzy się w Legnicy z miejscową Miedzią. Przypomnijmy, że w tę niedzielę z Legniczanami miał zagrać Lech, ale kolejorz zdecydował się przełożyć to spotkanie z uwagi na występy w eliminacjach do Ligi Konferencji Europy.